Witam ze strefy wydzielonej. Strefa 0. Zakaz wstępu. RK19 dzisiaj. Trzy fotele puste. Zakaz. Nie ma siadania. Nie ma przyzwolenia. Kierowca sam otwiera, sam zamyka. Zamyka w zasadzie zawsze sam, chyba że w nowszych wozach fotokomórka. Pierwsze drzwi nieczynne. Proszę przejść do kolejnych. Także tutaj jest strefa czysta. Dla naszego bezpieczeństwa. Zrobiliśmy teraz właśnie pół kółka do Rumi. Jeszcze 2,5. Nie wiem, czy nagrać R-kę, zaktualizować, czy nie. Piszcie w komentarzach, jak chcecie, bo już chyba no jest nagranie z 17 roku chyba, czy 16, nie pamiętam już. Do Rumi i jest nagranie w drugą stronę. Także no mogę wrzucić całą trasę, no jak kto tam chce. No to piszcie, czy wrzucać, czy nie. Do Rumi się jedzie objazdem, bo jest Pomorska w kierunku Rumi zamknięta. Czy Pomorska w Rumi w kierunku Rumi Dworca. O tak, jest zamknięta. Jest remont. Więc jeździmy do Dąbrowskiego. Tak jak kiedyś przy remoncie, przy budowie ronda na Gdańskiej Pomorskiej, też jeździliśmy tutaj w tą stronę Dąbrowskiego. A z powrotem po trasie jedziemy. Ludzi teraz było naprawdę, no nie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie na RC musiałem czekać na Gruszkowej w Chyloni. Czekać na czas odjazdu. 2 minuty prawie. Na swój czas. Tutaj mamy o płyn do dezynfekcji, maseczki, chusteczki, jakby co. Także nie pić. Chociaż zapach ma taki, no niektórzy mogliby tutaj spod tego dworca, jakby to zobaczyli, to raczej by się od środka dezynfekowali. Ludzi naprawdę no na dwóch dłoniach może można byłoby policzyć tak w szczycie teraz, w szczycie tego kursu, czyli hala Armii Krajowej Wzgórze. Mają być, aha, bo są rozkłady feryjne, tak, jak wszyscy dobrze wiedzą, mają korona ferie, wirus o ferie. Są rozkłady z dni feryjnych, tak, wakacje, ferie. A mają być rozkłady sobotnie w Trójmieście. Od czwartku chyba. Z tym, że nie wiem, nie jestem pewien, tam coś czytałem, trochę rzuciłem okiem na ZKM. To chyba nie wszystkie linie w Gdyni będą miały rozkłady sobotnie, ale to nie mam pewności, więc nie wiem. No ale mówię, wszelkie środki ostrożności. Ludzie też, widzę, siedzą daleko od siebie, tak? Nie ma siadania obok siebie. Każdy się tam w jakiś sposób pilnuje, uważa. A tu na RC w zasadzie mógłby jeździć 12-metrowiec. Jak nie midibus, przynajmniej po tym półkółku teraz, co zrobiłem, no to tak. No zobaczymy w szczycie popołudniowym, jak to będzie wyglądało, ale a może troszkę więcej ludzi będzie, ale myślę, że niewiele, bo ruch też mówię taki, że miałem do Gruszkowej do odstania 2 minuty. I gdzieś tam jeszcze chyba minutkę, także. A jechałem naprawdę powoli. No, także tyle chyba, jeżeli chodzi o sytuację zaistniałą. No mówię, są tego jakieś plusy, no. Mało ludzi na trasie, spokój. I no dobrze, że ludzie sobie wzięli do serca te ostrzeżenia. To jednak są tego plusy właśnie. Teraz takie. Przebyłem w Oszą, to też naprawdę wpadłem po jedną rzecz potrzebną i puściutko. No. Super fajnie, puściutko. Ludzie się
zeszłym tygodniu. No, kupowali na zapas. Teraz można spokojnie kupić to, co się potrzebuje. Jak potrzebuje, jak się potrzebuje, więc można też nie przesadzać, wiadomo. Sytuacja jest jaka jest. W straży też jesteśmy zabezpieczeni, tam mamy swoje pakiety różne ochronne jako strażacy do jakiejś tam akcji bezpośredniej tam ratowania kogoś w, nie wiem, czy wypadku, czy nie wypadku, w innej sytuacji. Oczywiście maseczka, ochronne okulary. No, rękawice to standard, czy jest wirus, czy nie. Okularki w zasadzie też, czy jest wirus, czy nie. Do tego jeszcze ubrania przeciw takie właśnie. No, jakieś tam chemiczne, czy jak tam się nazywają, już nie pamiętam, bo już tych ubrań było, tyle było przerabiane, że w straży, że już nie wiadomo, co się ubrać tak naprawdę. I też na wejściu badanie temperatury. Dezynfekcja rączek, witamy się żółwikiem, albo z łokcia, albo jeszcze jakoś tam inaczej. Aha, mówiłem jaki wóz? Czy nie mówiłem? No, to już wiecie, 22-15. I co? I tyle, no. Aha, w PKM-ie przybędzie jeden gazowiec, krótki, 4-letni, man wygrał. W zasadzie jedyny chyba się zgłosił, ma na sprzedaż mana. 12-metrowego gazowca. Niedługo pewnie powinien się pojawić na bazie i wyjechać na trasę. Trolejbusy dostały, nie wiem czy wszystkie już, ale trolejbusy, te nowe Solarisy, przynajmniej te nowe Solarisy, nie wiem czy te starsze trolejbusy też dostały zielone rejestracje, zielone tablice rejestracyjne, czyli że wóz zeroemisyjny. Także takie małe zmiany. A my co? Karnetów nie sprzedajemy. Nie wiem, czy już mówiłem. Karnetów nie sprzedajemy. W zasadzie tylko prowadzimy autobus i otwieramy drzwi, czyli tak jak powinno być. Nie ma tej, jak powiedział jeden kiedyś, nie ma nawiązywania więzi między kierowcą a pasażerem. Nie sprzedajemy biletów. No ale wszystko mówię. Środki bezpieczeństwa. W Gdańsku jest to samo, chociaż w Gdańsku chyba nie wszystkie wozy otaśmowali. Podobno tylko te, które mają jakąś tam nie do końca zamkniętą kabinę. Nie wiem, jakie wozy tam mają zamknięte kabiny całkiem. No my nie mamy do końca zamkniętej, więc tutaj już się szyba kończy. Ja też nie otwieram swojej szyby, swojego okna. No bo po co mam wciągać z wozu różne zapachy, nie wiadomo co jeszcze. Bo tak tu otworzę, to jak gdyby ciągnie to wszystko z wozu przez moją kabinę. A i też mamy... Też mamy wietrzyć autobus po przyjeździe na końcowy przystanek, około 5 minut. No i przy przystanku początkowym też, jak się podstawiamy, to jedziemy ZK wejherowo, też otaśmowany. I po podstawieniu się też mamy mieć drzwi otwarte. Te wszystkie tam nagrzewnice dmuchawy mają być wyłączone, żeby nie wymuszać ruchu powietrza, żeby to wszystko nie latało. Teraz tak, tu już Erka przyjechała. No tak, mówię, wszystko jest punktualnie, albo nawet czasem nie, ale wszystko jest punktualnie i teraz to jest kurna gęsto na tym pod dworcem. Więc my się chyba podstawimy już, będziemy kończyć. Bo ten z tyłu nie ma miejsca. Chociaż no, za chwileczkę się podstawię. W sumie możemy tam też stać chwilę jeszcze pogadać do pierwszego pasażera. ZK wejherowo 9 do Redy. Reda Lipowa, zmiana trasy. Rekowo Lipowa, o! Zmiana trasy. No tak, bo on też stał już, ten przede mną z PKS Ognia też stał ładnych parę minut. No mówię, śmieszne sytuacje, bo wszystko jest punktualnie tutaj pod dworcem. I miejsca nam zaczyna brakować troszkę, bo jeden przyjeżdża, drugi odjeżdża i tak się to wszystko kręci.
Następny przystanek. Dąbrowskiego most. Jak było w Misiu. Runia dworzec PKP. Największy bałagan jest, jak wszystko przyjeżdża o czasie i odjeżdża. Znaczy takie jajca. Dobra, otworzymy drzwi. Już się tam wietrzy. No i tyle. Jeszcze coś tutaj miałem. Aha, przy pikselu też tam jakieś tu są chyba robione drobne rzeźby, bo niektóre przystanki zapowiada tak bardziej jak gdyby uczłowieczony ten głos. Nie wiem, czy będzie to słychać. Hutnicza działki na żądanie. Hutnicza działki na żądanie. Czyż nie brzmi dziwnie? Tam jeszcze jakieś są, ale... Stakada i tak dalej. Dobra, kończę. Runia, ludzie sprzedają. Ludzie wsiadają, ja już kończę, także... Może na razie tyle z dzisiejszego dnia.